Przyjechała. No dzisiaj już nie jest tak ciepło jak wczoraj. Zdecydowanie. Nie jest, no wiesz, że sobie sójkę doładowałem. A ja też. Do 1000. A ja to dwa. Za dwa? Będzie jaki burżuj? Będzie pite w automatach. Będzie pite. My to tam w lewo, nie? Czy tu w lewo? Każde lewo. A tu w lewo można. Idziemy na śniadanie. Godzina 10. Tak to jest, jak się paluje po nocach. Hehe. Dzisiaj w ogóle w planach jest Akiba. Te ogrody cesarskie, jak nas puszczą. Te główne z pałacem cesarskim. I nie wiem co jeszcze. A, no potem jakieś dobre jedzonko na Shibuya albo Shinjuku, nie wiem. Chodź się przywitać, dzisiaj ci jeszcze nie było. Dzień dobry wszystkim. O, ten... Dzień dobry kochani. Dzień dobry kochani. Cześć dzióbki. Generalnie sytuacja wygląda. Już się nabijają od rana, no już się nabijają. Tak, że jedziemy do Akihabary. Mamy jeszcze tyle i tyle do celu. Końcowe. No. Dwa debile. Dwa debile. O! Fate Grand Order. Ze specjalną dedykacją dla Mateusza. Co? Wycinana na mnie wyciągasz? Bronią, twoją bronią cię powiem. Another shot from island. Trzysta sześćdziesiąt na Akibie. O! Goj! Uwaga, tutaj kolega Auschwitz daje relację. Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry kochani. Buziaczki, buziorki. Jesteśmy na Akihabarze w Electric City. Mnóstwo czego? Wszystkiego. Polecam, Piotr Przączewski. Fuka cian! Ta co zginęła, tak. To ta po środku. Zginęła? Bez spoilerów w tych filmach. Co właśnie 12-letni fani powiedzą? Dobra, cofam wszystko co powiedziałem, że Akiba nie zrobiła na mnie wrażenia. Zrobiła. Piękny plakat Fuki. Aha, bo kolega Damian twierdzi, że Akiba nie jest wcale wspaniała. Fuka jest! Jest super! Tu masz centrum gier, jakbyś chciał. Ale ja tu nic nie wygram. What's up? Wbijamy? Wbijamy! Też? Słodką dziewczynkę. No, znowu to Ilona też. Stwierdziłem, że zagonię Łukasza do animate. Ej, fajnie. Ja to chyba, że ten to będzie płakał. Sejego Harasama. A tutaj Sakura. Nie wiem, czy jakiś kolekcjoner, czy to jest? Nie wiem właśnie. Co tu jeszcze jest? I widzę z tym i Hanekawa tam z tyłu. Na poprzednim piętrze były jakieś karty kolekcjonerskie. Tutaj mamy soundtracki i muzykę za nim. Szkoda tylko, że Nana Mizuki. Ciężko się ogarnąć w tych napisach.
Chciałbyś, nie? Tutaj w ogóle kolejne piętro. Piętro różnych gadżetów. Jakieś przypinki, nie przypinki, covery na telefony i tak dalej. Piętro niżej i znów gadżety. Gadżetami japoński rynek anime stoi, bez kitu. O, schodzimy kolejne piętro niżej. Zobaczymy, co jest tutaj. No to są już chyba anime, mangi. Mistrz kucharz w akcji. Jej, cała seria tu jest. Czego? Shokugeki no Soma. Lubisz? Uwielbiam. To było dziwne. Ja czekam na dole. Spoko, ja się muszę napatrzeć. Tak, ale już wrócimy do jedzenia. Sword Art Online Progressive. Znalazłam mi moją mangę, hehe. Ja tu wrócę na zakupy, coś czuję. Jest i Yuki no Yuki Nośta. Jest i Gato. Znalazł się i hentai, ale tego nie będę pokazywał publicznie, więc wybaczcie. Zaczepił nas właśnie pan, bardzo zainteresowany tym, co my robimy w Japonii, dlaczego przyjechaliśmy, co nas interesuje. I na pewno dlatego, że anime, nie? Gdzie nasz kolega? Kolega uciekł, wystraszył się. Jesteśmy zbyt agresywni. No trochę tacy wulgarni chyba dzisiaj jesteśmy, niedobrze. Kaszu. Ale, Kawanowski przyniosłeś. Fajną Kawanowski przyniosłeś. Figurki są zawsze spoko, pamiętaj Łukasz. Muszę wam przyznać, że pomimo, iż jestem taki trochę maniak anime, nie wczoraj, dzisiaj jest okej, okay. To trochę tego fenomenu Akiby nie rozumiem, ale to chyba jest już tak... Ale że co, nie podoba ci się, że... A tutaj mamy też same figurki, sklep z figurkami. No tu sobie wejdę. Zobacz na ten detal. No ładne są, co ci chodzi. Mówię. Zastanawiam się w ogóle, jak to jest, że tutaj te figurki wcale nie są takie drogie. Po prostu. Za tymi, bo tutaj jeszcze to są otwarte. Ale tak, które są za, jakby za szybą, są droższe. Tam z drugiej strony widzisz, masz za 50 tysięcy figurkę. O! Proszę, co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Son Goku. I to. No. Kuris. Mmm... 15 tysięcy. Oczywiście tytki, bo jakby to było. A tu mamy... Co? Ragikun. Majo i Hachikuji. To jest ta, jak ona ma? Nadeko, Sengoku. Shino było Shino. Tam masz tańczą Kurisu. Mam jakąś biedową z tyłu. Na czym nie dobra? Tu jest kolejna. Za 15. Tam ale jestem ciekawy, bo strzał jest tam też, bo za 4800 jakaś taka też. Jak mi się różni? No może świeci w ciemności, ale nie wiem. Szkolna Cyber. Ale Rin? No. No. O kur! Tutaj czarna Saber. Kuro Saber. Co znalazłeś? Heheszki. Heheszki.
Już czekaj, tobie to powinienem pokazać tego, to jest. To powinno być taka ulubiona figurka pociągu. Ten, który czeka. Nawet na biało ubrany pasuje. Japońskie reklamy, nie? Piękne japońskie motoryzacje jedzie. Toyota Prius. Jakie to ciche. Takie rzeczy na ulicy, nie? Jakby ktoś nie widział z daleka. Jeszcze troszkę tak o nie słyszałem tam lecz. Przy salon gier w Japonii. Do samotury jest już tam, nie? To Supra z bodyki temu z Valeside. Hatsune Miku wyłożył mi wyzwanie. Ja to wyzwanie podejmuję i w takim razie następuje walka. Kto wygra? Rzuciłem Jakby to powiedzieć, dostałem od Łukasza sromotne w pierdziel, żeby się nie wyrazić gorzej. O. A jest jedna rzecz zła, a propos tych wszystkich arkadówek, strasznie wciąga, nie? No, to mogę. Można tutaj fortunę zostawić. Bęben. Słuchajcie, i on mówi, że nie gra w takie gry, nie? On nie gra. On nie gra, to jest wynik Łukasza, to jest mój. On nie gra w takie gry. 38, 39, 40, 41. Nie, w ogóle. Widzicie tego kombosa? To nic, co jest. Łukasz, tu jest Łukasz. Lewik, ale lepszy mój ode mnie. Miałem 70. Wniosek z tego taki, że ja się na arkadówek nie nadaję. Chyba, że wyścigi. Jest właśnie na tej, na kreteczce, ja się tutaj zostawiłem. Każdy sobie zostawia i potem wszyscy się cieszą. Initial D. Tak się spociłem. Zobaczcie, ale niestety nie będę tego nagrywał w środku. Natomiast każdy trochę bardziej inteligentny człowiek może się domyślić, co tam jest. Nieprawda, Łukaszu? Tak jest. Zapraszamy. Każdego potrzebującego.
youtuber, który kupuje sobie aparat. Namówiłem go na Sony, ale nie chciał. Kupił sobie Panasonica. Panasonic ma takie kabelki śmieszne, fikuśne i teraz youtuber co robi? Co robi? Chodzi, nagrywa iPhone'em. Nie liczy się jakość, liczy się content. Mi się wydaje, że po prostu liczy się jakość, ale contentu, ale to z czego? No i jeszcze jedna rzecz, bo tam też jest brzydki sklep. Nie wierzcie, że Japonki mają takie te... Nie. 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 To jest plastikowe, jak te figurki. Is hard to do when you still depend upon giving, 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 giving. Dotarliśmy pod Pałac Cesarski, ale niestety zamknięte. Pasowałoby się zorientować, kiedy to w ogóle jest otwarte, żeby tu zajść z ciekawości. Ale widok na ten japoński Manhattan stąd naprawdę robi wrażenie. Trochę im ta rzeka, znaczy ten kanał, zarósł glonami czy innymi stworami wodnymi w formie roślinnej. Dzisiaj bardziej po europejsku, przed chwilą wciągnąłem frytki. Nieco inne od tych naszych europejskich smaków, ale wiele się nie różnią. Oczywiście piwko. A główne danie stek. Stek i nie ryżyk tradycyjnie, bo nie ryżyk do wszystkiego dają przecież. Wasze zdrowie. Z makaronem na połączenie do Japonii. Jak, Darku, oceniasz jedzenie? Dobre było? Dobre było. Mi generalnie stek smakował. Nie był może jakiś najlepszej klasy, ale był bardzo dobry. No, ja miałem hamburger. Cenowo było też tak, no, już bardziej europejsko bym powiedział. Chociaż podobno Tokio najdroższe. Ale nie, w miarę było smacznie, piwko smaczne. Natomiast taka wesoła anegdotka. Wiecie, jak ludzie wychodzą z restauracji... O, trzeba by było się schować. Ludzie wychodzą z restauracji, to ci goście krzyczą takie arigato gozaimasu, wam dziękując, że byliśmy u nich i tak dalej. No i gościu chciał nam podziękować po angielsku i taki było thank you very much, takim pięknym japońskim akcentem. A tymczasem pora na drzemkę, bo to chyba pierwszy dzień, w którym już nie wyrabiam tempa. Podrzemane odpowiednio. Właśnie dotarliśmy na Ebisu z chłopakami. Będziemy się spotkać z Milem znowu. Będziemy próbować ogarnąć jakieś siabu-siabu, ale wyjdzie w praniu, to z tego wyjdzie. Mam nowy obiektyw! Remember this guy? Yoko. Emila już znacie, także udało się zarezerwować restaurację siabu-siabu. No i idziemy pomieszać sobie w garnuszku mięskiem, zupkę ugotować i inne takie, takie. Jak to wygląda technicznie, za chwilę zobaczycie. Mięso to tam siabu-siabu, nie? Cześć, jestem Damian. Dwa dni temu skończyłem 20 lat. Sytuacja jest taka, że
Tak, sytuacja generalnie wygląda tak. Generalnie. Że jest to jedno z najlepszych dań, jakie w życiu jadłem. Naprawdę. A połączenie w ogóle tych. Tutaj pan nam przyniósł, powiedział, do tego sos sezamowy, czy wywaru. Do tego jajeczko. Oba połączenia po prostu są. Kultura surowego jajka jest w tym mocna, ja szanuję. Wiesz, jakie to jest pyszne. Ten moment, kiedy opierdalasz pekińską. Ktoś mi kiedyś powiedział, że szabu szabu to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką można zjeść na świecie. Potwierdzam. Po prostu obłęd. Coś pięknego. Pekińską, a czujesz, jakbyś był królem. Tada. Wyszliśmy właśnie z naszego jedzonka, które było po prostu przepyszne. Nie wiem, Lędzik, co ty na to, ale to chyba było najlepsze danie, jakie jadłem tutaj. All you can drink to jest to, gdzie ja powinienem zawsze być. Szczególnie, że ja w sumie... All you can drink! All you can drink! All you can drink, to już tam... Jakby się ktoś pytał, jak to wychodzi cenowo, to wyszło jakieś, ja wiem, 5,5 tysiąca jenów, tak? 6 tysięcy. Nie, no 5,5. 5,5 tysiąca. 3,5 za średniej jakości mięso. Znaczy średnie rozróżnia. 5,5 tysiąca jenów wyszło na głowę. 1000 jenów to jest 36 zł, tak? Tak. No. No to możecie sobie policzyć mniej więcej. Bo ja już dzisiaj troszkę nie ogarniam. Ja jak mówię, matematyka. Jak to wygląda? Nie cała. Hutu. Nasze towarzysze ale zapierdalają. No bo towarzysze się spieszą na ostatni pociąg. Taka sytuacja. Wracamy z Lędzikiem do mieszkania. W pół do 12, czyli dobry czas jak na nas. No, w pół do 12. Jutro już luty. Znaczy za pół godziny już luty. Kończymy ten dzisiejszy dzień. Do zobaczenia jutro. Na razie.